Dobry wieczór. Paczkę dostałem, parę kubków, ale to są słabe imitacje. Ja muszę sam wyprodukować mój kubek. Też dostałem pociąg do Ciemnogrodu. Dziękuję Ciemnogrodzianom. Jeszcze chciałem pokazać teraz, o, że ta tutaj czarna plama na mapie to jest właśnie Kociewie, o które państwo pytają. Od burmistrza Kociewia dostałem zezwolenie na zamalowanie wszystkiego. Lasa, jeziory, wody, wszystko zamalowane zostało. Bo tam przecież chodzą kociewiacy i się zaczernia, nawet jak po lesie chodzą, gdzie domostw nie ma. Za listy dziękuję. 3000 podpisów na tak. 21 listów na nie. Za to 21. Pytają państwo w listach często, kto odmówił przyjścia do WC Kwadransa? Kto się pana boi? Kto nie chce przyjść? Odpowiadam. Na przykład feministki z Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. Miałem jedną taką panią feministkę ugadaną, Beata Fischer. Bardzo chciała przyjść, bronić, bo ona uważa, że feminizm to tego i ona wierzy i by chciała bronić. Ale towarzyszki partyjne pozwoliły jej tylko mi broszurę przysłać. I żadnej feministce nie wolno przyjść do WC Kwadransa i w żadnym wypadku występować. Pani Beata Fischer ze łzami w oczach odmawiała. Ze łzami jedna chciała przyjść, chociaż ona przysłała broszurę. Będę walił po feministkach jak po bębnie pustym, no bo mam materiały, nie chcą przyjść same. Kto jeszcze odmówił? Parlamentarna grupa kobiet, potocznie zwana lambadystkami. Tylko one lepszy sposób znalazły, bo one mówią tak. W programie satyrycznym to nie mamy obowiązku występować, jakby to była publicystyka. W każdej chwili, proszę pana. No dobra, to jedziemy po feministkach bez feministek, bo nie chciały, były zaproszone. Co feministkom przeszkadza? Uwaga. Tak jest kowboj, a jak kowboj zrobi tak, o, to się zamienia w feministkę. Elegancki, przedwojenny kapelusik. No i co przeszkadza w Polsce feministkom? Otóż uważają, że dyskryminujący jest zakaz zatrudniania kobiet przy ciężkich pracach. No bo przecież młot pneumatyczny czy inne takie na traktorze, to było ćwiczone i to było równouprawnienie. Zakaz przeszkadza. Przeszkadza zakaz zatrudniania kobiet w ciąży nocą. To przecież też dyskryminacja. A dlaczego kobieta w ciąży nocą nie może? Ano, proszę pani feministek, dlatego, że dziecko by chciało pospać trochę pod sercem matki, a jak ona w nocy pracuje, to nie może. No ale feministkom przeszkadza jeszcze coś. Otóż uważają, że dyskryminujące jest zwalnianie kobiet na emeryturę w wieku 60 lat. Mężczyźni mają prawo pracować 5 lat dłużej. I feministkom nie przyszło do głowy, żeby obniżyć męską granicę emerytalną do 60 roku życia, żeby małżeństwo mogło razem na emeryturę przejść. Nie, to im do głowy nie przyszło. Przyszło im do głowy, żeby paniom dołożyć 5 lat ciężkiej charówki. Feministki o to walczą dla pani. Będzie równouprawnienie, 5 lat dłużej. A co wymyśliły mądrale feministyczne w Ameryce? Tam jak przybywa feministek, to ubywa kobiet normalnych. W Ameryce głupoty też przybywa. Otóż feministki amerykańskie wywalczyły od 1986 roku prawo jeżdżenia metrem z gołym biustem. Bo one uważały, że jak mężczyzna jedzie bez koszulki, bo jest gorąco, czy takie tam ma długie tego takie od zapasów koszulka, to i kobieta nie może tak samo, to jest dyskryminujące. No i wywalczyły sobie, że z wywalonym biustem można w biurze siedzieć nawet w Nowym Jorku. To nie jest wtedy dyskryminujące, tylko jest okej. Okay. A romantyzm gdzie? Będziemy patrzeć teraz na wszystkie damskie biusty w Nowym Jorku, jak na byle fasadę, byle budynku, bo już się tak opatrzymy, że romantyzmu nam się odechce. Kto tam jeszcze odmawiał? A, odmówiła pani Wanda Nowicka. I to jest groźna sprawa. Ja się nawet nie zdążyłem dobrze przedstawić, a ona już odmówiła. A kto to jest pani Wanda Nowicka? Ano, kobieta roku, którą ktoś, chciałem się dowiedzieć kto, wysłał w naszym imieniu na konferencję ludnościową w Kairze i ona tam w naszym imieniu wobec przedstawicieli innych narodów zbeształa papieża. We wszystkich badaniach naukowych, tych tam sondażach, wychodzi, że papież jest na szczycie listy szacunku. Na najlepszego polityka, najbardziej zaufanego człowieka, no Boży człowiek we wszystkich sondażach, papież na samej górze. A ona, Wanda Nowicka, w imieniu narodu papieża beszta. Kto pani pozwolił, chciałem zapytać.
I kto pani zapłacił za ten wyjazd, chciałem zapytać. No ale rzuciła słuchawkę. Parlamentarna grupa kobiet złożyła projekt nowego prawa rozwodowego, które mi się nie podoba, ale ponieważ ja się mogę nie znać na tym, to zaprosiłem eksperta dzisiaj, pani Kamila Kilkubacka, sędzia Sądu Wojewódzkiego ze specjalizacją rodzinną. Proszę mi o tym prawie opowiedzieć i albo mnie uspokoić, albo zezłościć. Absolutnie nie mogę pana uspokoić. Prawo, które ma być wprowadzone, zmierza do liberalizacji, do ułatwień rozwodowych. Sprowadza się właściwie do wprowadzenia rozwodów na życzenie. Niezależnie od tego, jaka jest kondycja współmałżonka, jego sytuacja zdrowotna, życiowa, jego pozycja zawodowa, na życzenie, jeżeli jedno z małżonków chce się rozejść, sąd musi tego rozwodu udzielić. Znaczy pan po 40 będzie mógł pójść do sądu i bez pytania żony o zdanie po prostu powiedzieć: ja bym się chciał z tą panią rozwieść, bo mi się znudziła. I co? I wtedy sąd będzie miał obowiązek ustawowy udzielić rozwodu? Tak, ponieważ zgodnie z projektem sąd nie może wchodzić w kwestie tak rzekomo delikatne, jak ustalenie przyczyn rozkładu pożycia, ustalenie, czy ta decyzja nie jest decyzją przejściową, pochopną, pod wpływem pewnego impulsu, pewnego zauroczenia być może inną osobą spoza małżeństwa. Takie sytuacje się bardzo często zdarzają i jeżeli będziemy w sprawach rozwodowych spieszyć się i udzielać rozwodów na życzenie, to możemy liczyć się z tym, że kraj zaleje istotnie fala rozwodowa. To, co pani powiedziała, przypomina mi amerykańskie budki rozwodowe. Tam można wsiąść do takiej budki sobie, która stoi na rogu ulicy w Las Vegas, włożyć kartę kredytową, wystukać parę numerów i dostać wydruk sądowy rozwodowy. Coś ten komputer sprawdza i udziela rozwodu właśnie w budce. To jeszcze przypomina trochę prawo dawne. Prawo żydowskie, mojżeszowe i obecne prawo, ciągle istniejące prawo islamskie. Na czym ono polega? Właściwie parlamentarna grupa kobiet w jednym rzędzie z fundamentalistami islamskimi staje, bo po prostu mężczyzna może, gdy żona mu nie odpowiada, oświadczyć: rozwodzę się z tobą. No właśnie tak. I nasze prawo przyszłe miałoby nawiązać do tych właśnie fundamentalistów. A proszę pani, jak pani sądzi, czy to będzie w interesie kobiet, bo panie feministki z parlamentu, no to pewnie tak sądzą, że to w najlepszym interesie kobiet będzie łatwy rozwód z tym obrzydliwym facetem. No w dyskusjach prasowych, gdy zabierają głos, istotnie tak mówią, że w imieniu kobiet i dla dobra kobiet. Jako praktyk mogę stwierdzić, że jeżeli prawo to miało być wprowadzone, to będzie to się odbijało przede wszystkim na losie kobiet. Będzie z ewidentną szkodą kobiet, ponieważ zwykle po rozwodzie kobieta zostaje z dziećmi. Mężczyzna, jeżeli jeszcze jest w jakiś sposób węzłem małżeńskim związany, on się czuje zobowiązany do pewnej troski, do pewnej pomocy materialnej. Po uzyskaniu rozwodu, niestety takie są doświadczenia życiowe, że znika właściwie z horyzontu i cały ciężar utrzymania dzieci, finansowania przechodzi na kobietę, ciężar wychowania dzieci. A wszyscy wiemy, jakie są skutki, to właściwie jest banałem mówienie o tym, że z rodzin rozbitych nieletni przestępcy, że narkomani potencjalni, to wszystko w perspektywie nas czeka. Powiedzmy wyraźnie o tym, że panie z parlamentarnej grupy kobiet chcą po pierwsze ułatwień rozwodów i budek rozwodowych w sądach. Po drugie, chcą, żeby sąd nie orzekał, kto jest winny rozpadu małżeństwa. Co z tego wynika, jak nie będzie orzeczonej winy, że to na przykład z faceta winy, bo się upijał? Jeżeli nie ma rozstrzygnięcia w przedmiocie winy, to nie będzie można domagać się alimentów, bo zgodnie z obowiązującym prawem obecnie małżonek winny jest zobowiązany łożyć na utrzymanie małżonka niewinnego. Wedle tego nowego prawa facet będzie mógł wrócić po latach niebycia w domu i zażądać alimentów? I rozwodu zażądać i jednocześnie alimentów bądź odszkodowania. I wedle nowego prawa wymyślonego przez panie parlamentarzystki z grupy kobiet, dla kobiet, wedle tego nowego prawa, to kobieta będzie płaciła takiemu bezrobotnemu pijakowi alimenty? Tak, tak będzie. Ja paniom parlamentarzystkom gratuluję, że dla kobiet coś takiego wymyśliły. Co tam jeszcze jest w tej ustawie? Mówi się również o tym, że należy przyspieszyć postępowanie rozwodowe, że rzekomo obecnie bardzo trudno uzyskać rozwód i trwają sprawy bardzo długo. Zaprzeczam temu stanowczo, bo
jeżeli by zgodnie z projektem nowym iść po tej linii, to jeżeli małżonkowie w toku procesu nie ustalą alimentów, nie podejmą zgodnych decyzji co do władzy rodzicielskiej, to sąd szybciutko udzieli rozwodu, a następne procesy o alimenty, o władzę rodzicielską, o mieszkanie przechodzą do sądów rejonowych i tam właściwie trzy nowe procesy zamiast obecnie istniejącego jednego procesu o rozwód. Parlamentarnej grupie kobiet dziękuję bardzo. Może jeszcze się panie zastanowią raz. Pani również dziękuję.